sesji Rady Gminy Morawica zebrali się 18 maja radni Rady Gminy w Morawicy. Podczas posiedzenia omawiano sprawy kluczowe dla gminy. Obradom przewodniczył Janusz Wojtyś, przewodniczący Rady Gminy. W pierwszym punkcie obrad wprowadzono zmiany w budżecie gminy Morawica zarówno po stronie dochodowej, jak i wydatkowej. Zmiany wprowadzono również w wieloletniej prognozie finansowej gminy Morawica na lata 2011-2017. Po wyjaśnieniu przez skarbnik gminy Morawica Marię Adach szczegółów dotyczących przesunięć w budżecie, radni zatwierdzili jednogłośnie obie uchwały. W kolejnym punkcie obrad dyskutowano nad wprowadzeniem zmian do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Morawica. No, dzisiaj dotyczyły zatwierdzenia tego zmiany numer 3 studium dla terenu całej gminy, oprócz części miejscowości Kawczyn, Zbrza i Chmielowice. I to było wyłożenie już kolejne, drugie, o rozstrzygnięciu wojewody świętokrzyskiego o stwierdzeniu nieważności tej uchwały z uwagi na pewne niedociągnięcia formalno-prawne. W związku z tym należało procedurę powtórzyć, ponownie to studium wyłożyć do publicznego wglądu, no i dzisiaj przedłożyć Wysokiej Radzie do uchwalenia. A na jakim etapie jest uchwalanie nowego planu zagospodarowania przestrzennego dla gminy Morawica? No, w tej chwili mamy przygotowywane przez autorów planu materiały do wysłania ich do uzgodnień do jednostek wojewódzkich. A kiedy ten plan zostanie uchwalony? Trudno powiedzieć, zobaczymy, co uzgadniają, czy będą to pozytywne uzgodnienia, czy negatywne. Zobaczymy, czy z uwagami jakieś. Jeśli będą uwagi, musimy to jak gdyby uwzględnić te uwagi ponownie i dopiero wtedy wyłożyć do wglądu. Trudno powiedzieć, ile to będzie trwać. Studium już trwa dosyć długo, także może być podobnie i z planem. Na sesji pojawiło się dwoje żywo zainteresowanych tematem mieszkańców gminy Morawica, którzy planują wybudowanie na terenie gminy krematorium. Pytali oni o to, czy właśnie przyjmowane studium zagospodarowania przestrzennego umożliwi im wykonanie inwestycji. Argumentowali, że według nich jest zgoda społeczeństwa na budowę krematorium. Temat ten wywołał lawinę dyskusji wśród obradujących. Jak wyjaśniono, konieczna jest zmiana aktualnie obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego. Zmiana samego studium nie jest dokumentem będącym podstawą do wystąpienia z wnioskiem o pozwolenie na budowę. Konkluzją dyskusji było poddanie tego tematu szerokim konsultacjom społecznym, a właściwym do tego będzie etap wyłożenia do publicznego wglądu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego. Wśród podjętych na ostatnim posiedzeniu sesji zagadnień znalazł się także projekt uchwały w sprawie zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Morawica. Jakie zmiany wprowadza nowelizacja tej ustawy? To znaczy obowiązek w formie uchwały zapewnienia opieki nad zwierzętami bezdomnymi, no to w tym wypadku psami i kotami. Także no, spełniamy po prostu ten wymóg i w formie uchwały zostaje przyjęty ten program opieki nad tymi zwierzętami. A co to oznacza w praktyce dla gminy? No, w praktyce oznacza, że musimy po prostu wskazać miejsce, gdzie te bezdomne zwierzęta będą po prostu przekazywane, jak również formy pomocy, jakie no, będą udzielane w przypadku tak samo zdarzeń, powiedzmy, pojazdów będących tam w ruchu na naszych po prostu drogach, gdzie no, następują kolizje ze zwierzętami i są zwierzęta ranne, bądź usuwania po prostu tak samo zwłok no, tych zwierząt. Także no, to wszystko musi być uregulowane i to jest po prostu zawarte w tym programie. Realizacja założeń programu ma na celu złagodzenie uciążliwości związanych z bytowaniem bezpańskich zwierząt na terenie całej gminy. Koszty realizacji tego obowiązku ponosi gmina. Program został pozytywnie zaopiniowany przez powiatowego lekarza weterynarii w Kielcach.
Jednym z punktów obrad było także przedstawienie informacji na temat zasobów pomocy społecznej za lata 2009-2011. Radni podjęli także uchwałę w sprawie nadania statutu gminnemu ośrodkowi pomocy społecznej w Morawicy. Sesja tradycyjnie już zakończyła się interpelacjami, zapytaniami i wolnymi wnioskami obradujących. Dyskutowano na temat utrzymywania czystości na terenie gminy Morawica, a także poruszono sprawę bezpieczeństwa. Omawiano również remonty dróg w poszczególnych miejscowościach i dyskutowano o zaplanowanych inwestycjach.